Witam Cię serdecznie. Dzisiaj mówimy sobie przekaźnik SSR. SSR jest to elektroniczny przekaźnik, którego budowa opiera się głównie na elementach półprzewodnikowych. Zasada działania jest podobna jak przekaźnika elektromechanicznego. Są one wykorzystywane często w inteligentnym domu do sterowania oświetleniem, jak i w automatyce, bardzo często do sterowania grzałkami. Tak szybko omówię trzy podstawowe zalety SSR-ów. Jest to niezawodność dzięki konstrukcji półprzewodnikowej. Nie ma tam elementów mechanicznych, więc nie ma co się uszkodzić. Jako że jest to urządzenie elektroniczne, uzyskujemy dużą częstotliwość przełączania oraz trzecią bardzo dużą zaletą jest to, że pracuje one bardzo cicho, w przeciwieństwie do przekaźników elektromechanicznych. SSR-y nie posiadają styków pomocniczych, więc jeśli byśmy chcieli znać odpowiedź układu, to musimy to zrealizować na przekaźnikach lub innych elementach podłączając się do układu wykonawczego. Mamy teraz przedstawiony układ podłączenia SSR-a. Mamy tutaj źródło prądu, naszą grzałkę oraz SSR, który zamyka nam obwód. W momencie, kiedy podamy tutaj napięcie przez układ sterujący, na przykład PLC, wtedy te styki zamkną nam obwód i nasza grzałka zacznie pracować. Bardzo często w tego typu przekaźnikach mamy sygnalizację zadziałania. W momencie, kiedy podamy napięcie na nasz styk sterujący, ta dioda nam zaświeci, sygnalizując, że te styki są zwarte. No więc sami widzicie, że podłączenie tego przekaźnika jest naprawdę bardzo proste. Teraz powiem sobie o doborze tego przekaźnika. Jak widzimy, styki sterujące w tym przypadku zadziałają nam od 3 do 32 V prądu stałego. I przy doborze trzeba to wziąć pod uwagę, czy będziemy wykorzystywać prąd stały, czy prąd zmienny, ponieważ takie przekaźniki również są dostępne. Kolejnym elementem są styki robocze. Jak widzimy, tutaj mamy od 24 do 280 V prądu zmiennego. Te styki również mogą być na prąd stały. To przy dobieraniu konkretnego przekaźnika również musimy wziąć pod uwagę. Oraz kolejną rzeczą jest maksymalny amperaż, jaki możemy przepuścić przez taki przekaźnik. I w zasadzie to są podstawowe i takie najważniejsze parametry, które musimy uwzględnić przy doborze SSR-a. Teraz kilka słów o pomiarze takich SSR-ów. Przy pomiarze rezystancji na wejściu SSR-a multimetr powinien nam pokazać kilka megaohmów przy sprawnym SSR-ze. Przy pomiarze styków roboczych w stanie spoczynkowym miernik powinien pokazać kilka megaohm, a w momencie, kiedy mamy SSR zadziałany, kilkanaście ohm. Tutaj mam przedstawiony układ takiego przekaźnika ze strony Omrona. Bardzo dużą zaletą tych przekaźników, co możemy zobaczyć tutaj, to jest to, że mają one izolowane wejście od wyjścia poprzez fotoelement. Oznacza to, że w momencie, kiedy coś się stanie na wyjściu naszego przekaźnika, to możemy być spokojni o układ sterujący. No więc mamy nasze wejście, układ przetwarzający, naszą optoizolację, następnie układ wyjściowy i tutaj w zależności od tego, czy sterujemy prądem stałym, czy zmiennym, mamy albo tranzystor, albo mamy triak. No i nasze źródło prądu razem z elementem, który jest sterowany. Napisz proszę w komentarzach, czy było to dla Ciebie pomocne. Pamiętaj, subskrybuj kanał. Napisz, o czym jeszcze chciałbyś się dowiedzieć.